Co? Nie, nie, ja widzę to pytanie, nie zadasz go. Nie zadasz tego pytania. Nie zadasz zadam, tego zadam. Pytania. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Żaba Rave, prawda? Oboje mam jakieś takie trochę większe głowy. Dzień dobry, ja rosnę od napływu informacji. Ja też rosnę, kurczę, coraz większa wiedza w tej głowie się kumuluje, jesteśmy coraz więksi. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda? Taki, jaki dzisiaj będziemy nagrywać. A dzisiaj odpowiadamy na hardkorowe pytania wasze, które zadawaliście u mnie na Instagramie, więc zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama, ponieważ może jeszcze kiedyś coś takiego zrobię i wtedy ty będziesz mógł zadać pytanie na twoje pytanie może pojawi się na odcinku. Uwaga, zasady są związane z Minecraftem, dlatego też jesteśmy w Minecrafcie, a nie siedzimy obok siebie i nie nagrywamy takiego odcinka bardziej lifestyle'owego. Chodź tutaj na górę, ponieważ za naszym, prawda, szef-shopowym, prawda, tym... czekaj, jednak nie, jednak chodź, musimy wejść przez posągi nasze, bo tak uświadomiłem sobie, że nie wejdziemy. Ale tam wytłumaczę całe... O kurczę, weź stąd się, szkielecie. Tam wytłumaczę całe zasady, na czym to będzie polegało. Ogólnie będziemy mieli możliwość nieodpowiedzenia na jakieś pytanie, ponieważ czasami mogą się pojawić takie pytania hardkorowe, na które nie będziemy chcieli odpowiadać, więc po prostu na takie pytania najzwyczajniej w świecie nie odpowiemy. Ale to zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi dokładnie. Dobra, ja siadam tu... Patrz, idealnie wpadłem w to. Tam jest twoje krzesło. A, i ogólnie to tak, właśnie, jakbyś mógł tak szybko, prawda, pomodlić się, żeby była noc, byśmy się kimnęli w tych wyrkach, bo będziemy tu ginąć. Nie wiem, czy wiesz, ale ja mam takie umiejętności, że o kurczę, jaki ty jesteś perfekcyjny. Dobra, dawaj, kimnijmy się tutaj, ponieważ już tłumaczę, jakie są zasady. A zasady są, myślę, dosyć fajne. Siedzimy sobie na tych tronach i tu zadajemy sobie pytania. I ogólnie, ja te pytania, które dostałem od was na Instagramie, zeskrinowałem i wysłałem do Dave'a przed odcinkiem, żeby to on też zadawał mi te pytania. Zadajemy pytania sobie nawzajem. Oczywiście ja zadaję mu pytania związane z nim, albo pytania, na które on też jest w stanie odpowiedzieć. Dave zadaje mi pytania, które są związane ze mną, albo takie, na które możemy oboje odpowiedzieć. W każdym razie ten, który zadaje pytanie, nie odpowiada na to pytanie, chyba że ktoś zrewanżuje się i zada to samo pytanie mu w następnej kolejce. Tutaj po lewej stronie, jak widzicie, ja mam, prawda, żółte trzy słupki, trzy klocki, tu masz ty swoje zielone. Za każdym razem, kiedy nie chcesz odpowiedzieć na jakieś pytanie, stajesz na tym żółtym klocku, czy tam na tamtym swoim i rozwalasz jeden klocek. Rozumiesz? Dobra. Jak dobra. Rozwalisz jeden, to możesz jeszcze wrócić na krzesło. Jak rozwalisz drugi, no to już nie wyjdziesz stamtąd tak naprawdę, ponieważ już będziesz dwa klocki, już nie wyskoczysz. No i tam będziemy już siedzieć wtedy i jeżeli nie będziemy chcieli odpowiedzieć na kolejne, to wpadamy do lawy. Czyli mamy trzy życia, możemy, tak, w sumie to tak naprawdę mamy dwa, bez konsekwencji. Trzecie, nieodpowiedzenie na pytanie, to już jest wpadnięcie do lawy. Dobra, ja proponuję, żebyśmy zagrali w łopata, siekiera, kilof. Kto zaczyna? Dobrze? Okej, okay, nie wiem, co jeszcze ma. Dobra, to ja też nie, nieważne. 3, 4. Dobrze, więc ty zaczynasz. Czyli do ciebie pytanie, tak? Tak, do mnie pytanie, dawaj, no. Ile zarabiasz na miesiąc? A, kurde, nie normalnie. Dobra, to było takie pytanie. Było. Bo nie czytaliśmy tych pytań jeszcze, więc nie wiemy totalnie, co tam będzie. Ja właśnie sobie teraz odpalam, bo ty już miałeś odpalone. Więc dobra, kurde, wiesz co? Ale z czego dokładnie? Dobra, to tylko z kanału Szczypson Plus. Szczypson Plus? Plus? Tak. To aktualnie w ciągu ostatnich 28 dni, ponieważ to tak tam pokazuje, zarobiłem szokujące i niewiarygodne 80 zł. Wow. No jak widać, ale, u youtuberów ale, nie jest tak kolorowo. Tak, nie, no nie, niestety, kurde, nie przelewa się, nie przelewa się. No ale to jest plus, nie? Na ten kanale to nie powiem ile. No ale tak to już bym wolał wykopać. Ten, ale ułatwiłeś mi w sumie odpowiedź na to pytanie. Dobra, ja biorę w takim razie kolejne pytanie do ciebie, prawda, Dejwik. O, faktycznie jest to pytanie, widzę je teraz. O kurde, to jest mocne. Ile miałeś dziewczyn? Takich na poważnie? Takich na poważnie, no. Nie chodzi o Minecraft oczywiście. Chociaż pewnie niektóre pytania będą związane z Minecraftem, ale to raczej nie. Dobra, to słucham, no. Kurde, no to z dwie. Z dwie. Dobrze, ale odpowiedziałeś, okej. Okay. Myślałem, że będziesz wolał wykopać klocek. Dobra, dawaj następne dane. Nie. Dobra. Czego najbardziej obawiasz się w życiu? O kurde. Kurczę, nie wiem nawet jak odpowiedzieć na to pytanie. Czego najbardziej obawiam się w życiu? Chyba...
Chyba tego, że będę musiał liczyć pieniądze zamiast cieszyć się życiem. O, no, to jest to, że będę, wiesz, jakby, że nie będę mógł sobie żyć normalnie na luzie, tylko że będę musiał łączyć tak, koniec z końcem i to, tego się obawiam w sumie, no. Dobra, następne pytanie. Kto ma więcej pieniędzy z Chef Shop? A to jest pytanie, które łatwo odpowiedzieć i w sumie odpowiedź na pewno. Mamy tyle samo. Dzielimy się porówno. To jest tak, to, że 50, ustaliliśmy, 50. że 50-50 jest między nami, więc mamy porówno. Dobra, dawaj, następny tyn. Póki co nikt nie wykorzystał żadnego klocka, ale naliczyliśmy, że pytanie jest... Ja, liczyliśmy to jakieś, nie wiem, 3 godziny temu, więc wtedy było 119, teraz pewnie będzie powyżej 200, więc... Troszkę jest, ale nie na wszystko odpowiemy, bo nie mam tyle czasu. No dawaj. Czy masz kogoś na oku, a jak tak, to kogo? Dobra, wykopuję klocek. Ciekawe kogo. Poszedł pierwszy klocek, dobra. Dobra, to mnie zagiąłeś tym pytaniem. Okej, dobra. Dobra, kolejne pytanie. Muszę tu znaleźć jakieś mocne dla ciebie. Kurde, tu nie ma takich mocnych pytań dla ciebie. Kiedy są pytania? Nie wiem, czy ci mogę takie zadać, ale... Nie, nie zadam, bo to dzieci oglądają. No nie, ale to nie ma pytań dla ciebie, stary. O! Czy kiedyś Dave odbił ci dziewczynę, albo ty jemu? Ale czy kiedyś Dave odbił mi dziewczynę, no? W Minecrafcie? Nie, no ogólnie, wszędzie, gdziekolwiek. Nie. Nie, ale już to było, już takie pikanteria była, prawda? Już wszyscy czekali na to, aż powiesz, że tak. My nie mamy takich samych upodobań. To słuchajcie, no naprawdę, to jest to, że mamy zupełnie inne gusta, więc tu się nie będzie problemu. No dawaj, następne ty. Czy chodziłeś kiedyś nago po domu? Jak jechał, co ty mi takie pytania dajesz? Tak. A ja szczerze powiem, ja nigdy. Nigdy. Serio? Dobra, okej. Okay. Nie, no w sensie, dobra, wyjaśnię jak. To nie było coś takiego, że postanowiłem sobie, prawda, dreszczyk emocji zapewnić i wybiegłem z pokoju, po prostu przewiec się po chacie. Tylko to było bardziej na zasadzie, że byłem sam w domu, poszedłem się kąpać, nie miałem nic na przebranie i po prostu wyszedłem spod prysznica tam z ręcznikiem. No w sensie, no normalnie tak, bo wiedziałem, że jestem sam na chacie, nie? Ale tak, żeby... Żeby tak po prostu, wiesz, perfidnie wybiec na golasa, to nie zdarzyło mi się. Ale teraz to pytanie znalazłem. Dobra, następne pytanie. Czy... O! Dawid, czy już piłeś alkohol? Tak. Ale mam 19 lat, to chyba nic takiego. Dobrze, no tak, no w sumie to takie pytanie ci słabe zadałem. Dobra, dawaj, następne do mnie, bo tu lipa jest, bo kurde, nie rozwaliłeś żadnego klocka, nie mam czym się zagiąć. Tak? Czy myślałeś kiedyś, żeby wrócić do byłej dziewczyny? Nie. Tego byłem definitywnie pewien, że nie. Nie miałem takich tych. Dobra, to spoko, w sumie nie musiałem się zastanawiać długo. Okej, okay. Dawid, czy całowałeś się kiedyś? No pewnie, że tak. Ja mam wiesz z kim. No, ja wiem. Chyba ten jedną osobę chyba, wiesz. Dobra, no dawaj. Następne pytanie. Jedną osobę z tych wielu szczęścia. Dobra. Teraz tak. Pytanko do ciebie. Czy jesteś z Milki w prawdziwym życiu? Nie. Nie, to nie. Ale to już od dawna mówimy, że nie. Ja mam kontynuację poprzedniego pytania. Z kim się całowałeś? Imię czy adres? Imię. Imię mam podać? No. Znaczy, Kaja. No albo wiesz, albo klocek kopiesz, nie? Kaja. Kurde, ale wywrnąłeś. Ale wszystkie miały być wymienione. Nie no, jedno. Dobra, no. No dobra, no. Niech będzie. Dobra, to teraz dla ciebie.
Czekaj. Czy całowałeś się z chłopakiem? Nie, zdecydowanie nie. Nie. Dobra, teraz kolejne pytanie ja zadaję. Uwaga, szukam pytania jakiegoś dla ciebie, bo jest tu ich dużo, ale nie wiem, które wybrać. Czy upiłeś się kiedyś do nieprzytomności? Ja nie. Dobrze. Dobra, gdybyś musiał zostawić jedno wspomnienie, jakie by to było? Kurde, nie wiem. Ale ja niszczę klocek, ale nie dlatego, że ten, ale nie chcę ci przeciągać filmu sztucznie, bo nie wiem w sumie jakie... Dobrze, nie chcesz odpowiadać po prostu, bo nie wiesz, no to okej, może być. No, dawaj, następne pytanie. Czy kochasz Milki po przyjacielsku? Nie. A, po przyjacielsku, no to tak. Bo myślałem, że jest ogólnie, jak już słyszałem, kochasz Milki, to już jedno tylko ten, no. Takie było pytanie. Dobra, no to teraz ja do ciebie zadaję pytanko. Uwaga, kurczę, nie ma takich pytań. Ja chcę cię zagiąć, bo jest pytań mnóstwo jest, ale chcę takie mocne. Dlatego prosiłem o hardkorowe. O kurde, jakie pytanie. Pa. Wolałbyś... Chociaż nie, to pytanie nie, jest bez sensu do ciebie. Nie ma pytań, stary, tu pod ciebie. Robimy ostatnią rundę. Teraz ja zadaję, ty i jeszcze jedno ja i koniec, bo już nie ma pytań, stary. Takich pod... Nie ma nic pod ciebie. Pode mnie jest mnóstwo, ale pod ciebie nic nie ma. Co? Nie, ja widzę to pytanie. Nie zadasz go. Okay. Nie zadasz tego pytania. Nie zadasz zadam. Czekaj. Nawet go nie było. Muszę tu klocek wykopać od razu. Dobra, to nie zadaję, lecisz dalej. Ty teraz pytanie masz w stanie, żeby się nie patrzeć. Boże, jakbyście zgrali. Nie wierzę, że akurat to samo pytanie trafiliśmy. Ja wiedziałem, co jest za pytanie, nie? No, dawaj. Czekaj. O, mam fajne pytanie. Czy wiesz, dlaczego Skwarek nie nagrywa? Nie wiem, nie obchodzi mnie to totalnie, ale mocne zagranie? Nie mam pojęcia, mam to szczerze w dupie. Dobra, dawaj, teraz ja tobie zadaję ostatnie pytanie. Uwaga, czy okłamałeś kiedyś widzów? Chyba kopiemy. Czekaj. Chyba musisz kopać. Tak. Okłamałem, ale powiem nawet kiedy. Dobra, no. Miałem zrobić live o 10.30, a zrobiłem o 11. Ale to jest żadne kłamstwo, to jest spóźnienie się. To nie jest kłamstwo, to jest spóźnienie się. Przepraszam was, widzowie. Ale to jest... Ale nie zaliczam. To jest spóźnienie się, nie kłamstwo. Bo zrobiłeś tego live'a, co innego gdybyś powiedział, że zrobisz live'a i byś go nie zrobił. Ale zrobiłeś go, tylko się spóźniłeś. A tak też było kiedyś. Dobrze, niech ci będzie. Ale mógłbyś tak pod odcinek prawda rozwalić ten klocek. Ale no, to chcesz przekrać? Dobra. Nie, dobra. Słuchajcie, nikt z nas nie wpadł do lawy. Ktoś ci ostatnie pytanie, ktoś ci do ciebie. Czy według siebie lubisz się całować? Według mnie? Tak. Klocek? Wiesz co, ale nie, w sensie, bo... dobra, wiesz co, odpowiem, nie kopię klocka, odpowiem. Czyli chcesz ciągnąć dalej ten odcinek, czyli nie kończymy, dobrze. To jeszcze poszukam do jakichś pytań. Ja odpowiem szczerze, uważam, że się totalnie beznadziejnie całuję, naprawdę, totalnie beznadziejnie. Ponieważ jakby się jakiejś dziewczynie kiedyś zdarzyło i wyglądałaby ten filmik, gdyby się jej zdarzyło, to będzie dla niej to miłe zaskoczenie, a nie tak, że się będę zachwalał, a później nagle będzie, kurde, mocna lipa. To jest też dobre, tak samo się mówi o... no, dobra, nie będę mówić może o ciebie. Dobra, na tym skończmy, bo Dalej, ja chcę, żebyś padł do tej lawy. No ale nie ma takiego pytania, na które bym nie odpowiedział. Ale to ty mi zadałeś, czyli ja muszę ci zadać teraz ostatnie. No dobra, no. Czy tolerujesz ludzi innej orientacji? Zależy kiedy. Nie rozwalę tego klocka, nie przegram z tobą. Nie rozwalisz, kurczę, dobra. Jeżeli żyją w taki sam sposób jak ja, to tak. Okej,
Okej, okay, dobra, dobra, zostawmy to w tym momencie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, bo mi się go mega dobrze nagrywało, naprawdę, no to koniecznie wbijcie tam ile łapek? 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny taki odcinek. Trzymajcie się, zapraszam do Dedwiga również na kanał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.